Was bardzo serdecznie, jestem Asia i to jest kolejny vlog, vlog świąteczny, vlog bajramowy i jesteśmy w Kapadocji, zabieram Was dzisiaj do Kapadocji. Tak spędzamy nasze święta w Turcji, jesteśmy z Serhatem, z Aleksem i z Elif, którą na pewno znacie. W Kapadocji przyjechaliśmy na śniadanie, jak widzieliście, na spacer, także dzisiaj pokażę Wam trochę widoków innych niż dotychczas. Dzisiaj mamy Kapadocję, świąteczny, bajramowy vlog. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Jesteśmy tutaj wszyscy. Są chłopaki. Jest Elif z tyłu. I oczywiście przepiękne, przepiękne widoki, które oczywiście zaraz Wam nagram, zaraz Wam pokażę. Wszystko zobaczycie moimi oczami, jak to się mówi, kamery, także nie ma co tracić czasu, idziemy zwiedzać, póki mamy jeszcze ładną pogodę. Przyszliśmy się teraz do Göreme i okazuje się, że nie tylko my wpadliśmy na pomysł spędzania świąt poza domem, czyli wiecie, nie w domu rodzinnym na śniadanku, tylko tak bardziej aktywnie gdzieś w innym mieście. Jest strasznie, strasznie tłoczno, natomiast nam to nie przeszkadza. Mieliśmy malutką przerwę, stąd też się przenieśliśmy do... La kawa, chodź. Chcesz? Nie, nie chcę. It's for 150 lira. Nie chcę. Stąd też jesteśmy w innej dzielnicy, w Siechir, bo Alex miał drzemkę. Musieliśmy stanąć na parkingu i on sobie spał z tyłu ze mną na siedzeniach. I idziemy właśnie, w sumie nawet nie wiem gdzie, bo się nie dopytałam Elif. Natomiast idziemy i powiem Wam, że taką wtopę zrobiliśmy, bo zapomnieliśmy zabrać Alexa wózka. Taką bym mógł sobie, wiecie, spać, byśmy spacerowali, ale nie wiem gdzie ja ani Serhat mieliśmy głowę, myśmy tego wózka nie wzięli, więc musimy go nosić czy to na barana, czy to na rękach, czy to on gdzieś przejdzie się na nóżkach. Ale ta część w Siechir jest fajna, klimatyczna, też Wam zaraz pokażę jak tutaj wygląda, wszędzie jakieś osiołki, wszędzie jakieś ozdoby z gliny. Także naprawdę, troszkę mogłoby być mniej ludzi, ale nam to, tak jak mówię, nie przeszkadza wcale. No a Wam w sumie jako oglądającym też nie. Także my święta aktywnie, w sumie dzisiaj jest drugi dzień świąt, a my już jutro wracamy do domu. Na szczęście, bo mamy dzisiaj czwartek, a jesteśmy tutaj u teściowej od soboty, więc już dla mnie wystarczająco długo, jak to się mówi. Dobra. Jest strasznie tłoczno tutaj akurat na głównym deptaku jesteśmy, także wyłączę się i pokażę Wam jak ta część wygląda, czyli nie jakieś skałki, tylko bardziej takie miasteczkowe części na wsi. My to mamy szczęście, chcieliśmy przejść przez most, okazało się, że jest kapały. Coś się na moście stało, połamało w jakieś tam metalowe części i ze względów bezpieczeństwa po prostu zamknęli most. Ludzie oczywiście, Turcy, w większości strasznie oburzeni, że nie mogą przejść. My po prostu, wiecie, cofnęliśmy się, no się nie da, to się nie da. I co to tutaj drążyć, natomiast Turcy byli nieźle wnerwieni. Wydaje mi się, że teraz idziemy do takiej pracowni, gdzie się lepi garki. Tutaj jest to dosyć popularne, ale mogę się mylić.
Sağ olsun öğretmenmeye çalıştın. Sen aşağı çağırın. Aşağı doğru indirdim. Elinizi çıkarabilirsiniz. Yazı yazarken hangi elinizi kullanıyorsunuz? Putin. Patrzcie, za 30 lir możecie mieć taką piękną filiżankę robioną z gliny. Patrzcie, tu za 250 macie taki piękny zestaw, dwie filiżanki do kawy po turecku i tegielek. Wszystko robione tutaj, w czansie. Tutaj nie wiem co to jest dokładnie, ale 80 lir. Jakieś wazony. Już jesteśmy w domu. Pokażę wam, co kupiliśmy. Na pierwszy rzut pójdą oczywiście magnesy, które kupiliśmy. Czekaj, ten balon. Oj. Jeden jest taki. Drugi jest taki. Boże, wyzumuje się, wyzumuje. Kupiliśmy też balon, taki malutki balonik dla Aleksa, zawiesimy mu go w pokoju na lampie. I to jest trzeci magnes. O. Aha, tutaj ma lustro. Czekaj. Cześć. I Bayramlar. Jak ty powiedz? Szczęśliwy Sylwestra. Tak. Nie, wesołych świąt. Ten. Dziękuję bardzo. To zdanie, czyli i Bayramlar w trakcie świąt Turcy słyszą niezliczoną ilość razy. To są takie, to jest takie potoczne złożenie życzeń, więc wszyscy jak chodzili wczoraj tutaj do domu, do mamy, do Serhata, to było i Bayramlar było. Także ostatnią rzeczą, w sumie no nic nie kupowaliśmy, nic nam nie było potrzebne, Serhat kupił dla swojej mamy taki, jak się nie mylę, gliniany garnek. On tutaj jest jeszcze z zamknięciem, z zatyczką. Do przygotowywania potraw. Kiedyś jedliśmy u wujka Serhata potrawę z tego garka i wszyscy wymiotowaliśmy, ale to raczej nie jest wina garka, tylko samej potrawy albo tego, że byliśmy może jakoś zawirusowani. Więc Serhat kupił swojej mamie taki nowiutki garnek, a tak wygląda... It's almost right. Garnek Four Secrets, right? Tak, ja zrobię. Popielniczka, którą Serhat zrobił, widzieliście na przebitce, już trochę my wyschła. Creation. Serhat ją stworzył, to jest jego własna wizja artystyczna. I to jest popielniczka, jak możecie zobaczyć, tutaj ma wgłębienia na papierosy, chociaż Serhat mówił, że po Bajramie papierosów palić nie będzie, no będziemy mieli, przynajmniej w domu, będziemy mieli w domu przynajmniej popielniczkę. No także to tyle z naszych zakupów. I jakbyście byli ciekawi, to żeby zrobić sobie taki garnuszek, kosztowało to i kusurza. Tak. 200 lir. Żeby zrobić sobie taki garnuszek, kosztowało to 200 lir, ale... Ja zrobiłem. Tak, zrobił go Serhat. Wy jakby sami tam się dacie przy tym kołowrotku i sami tą glinę lepicie. Także Serhat się zdecydował, Elif też robiła, ja jakoś niekoniecznie chciałam się brudzić, ale przynajmniej sobie popatrzyłam, w takim miejscu byłam, także to jest garnek dla Serhata. Mamy, zapakujemy go i... My mamy takie, wiecie, stałe rzeczy typu magnesy, które przyczepiamy później na lodówkę. I powiedz, co się stało, ale tam nie. Wiecie co, jeszcze oczywiście nie mogło się obyć bez przygód. Jak już wracaliśmy, byliśmy dosłownie chyba no 10 minut tutaj od domu mamy Serhata, to wybiegł nam pies na ulicę, a tak szybko jechaliśmy, na szczęście Serhat sokole oko wypatrzył psa i szybko zahamował, ale i ja i Elif miałyśmy po prostu mini zawał. Ale też tak? Ja nie widziałam tego psa, Elif też tego psa nie widziała, widział go tylko Serhat, także dobrze, że on prowadził, on zareagował, bo nie wiem, co by się stało, jakby któraś z nas prowadziła. Także myśmy już przyjechali. Powoli będziemy ogarniać walizkę, bo jutro rano po śniadaniu wracamy do Bursy, więc musimy ogarnąć do domu. Na szczęście, więc musimy trochę ogarnąć walizki. Aleks sobie leży
w salonie, także ja odezwę się troszkę później, co moja teściowa mama Serhata ma u siebie w domu. To jest nasze zdjęcie tuż przed ceremonią ślubną, powiedzmy. Jak ktoś ogląda nas od dłuższego czasu, to zdjęcie jest zrobione w naszym starym mieszkaniu i myśmy właśnie dokładnie tak wyglądali podczas naszego ślubu w urzędzie. Jak widzicie, mam sukienkę krótką, jeszcze tutaj miałam w ogóle buty na szpilce, natomiast później zmieniłam na trampki i to zdjęcie zrobiła właśnie nasza teściowa i ona ma... Słucham cię! Aj, nie rób tak, nie wolno! Awa ja w tym! I to zdjęcie jest pod telewizorem razem ze zdjęciem ze ślubu Serhata brata i ze ślubu Serhata siostry. Także wszyscy jesteśmy... Moja mama i moja tata. Także tutaj, a jeszcze jest to właśnie zdjęcie Serhata mamy i taty ze, chyba nie ze ślubu. To jest like getting fiancé. Ha, z imprezy, z okazji narzeczeństwa. Boże, zaręczyn, okej, zaręczyn. Ale jakby ktoś właśnie nie widział, to my dokładnie tak wyglądaliśmy na naszym ślubie. No i to jest jeszcze nasz właśnie stary dom, to stare mieszkanie, w którym mieszkaliśmy. Ale to już totalna stara historia, także jesteśmy tu i nas, czekajcie, bo mam kabel i wszystko mi się plącze, odkładam nas tutaj na miejsce, jeszcze, wow, jeszcze nie, dużo pokazać nie mogę, ale jak jeszcze Serhata mama dostała od Serhata siostry oraz Serhata prezent na Bajram i sprawili mamie nowy telewizor, tam gdzieś jest położony stary telewizor. I jak widzicie, znajdujemy się w salonie, ale Serhata mama ma dwa salony. Tak. Jeden jest taki do siedzenia dziennego. Zazwam. Pokażę. I tutaj zazwyczaj siedzimy. A jest jeszcze jeden salon, dużo większy i taki bardziej wystawny. I siedzi się tam tylko jak przychodzą goście. Stąd też tutaj, gdzie siedzimy, jest taki mały porządek. No bo tak jak widzicie, tu są zabawki Aleksa, jakieś kocyki, poduszki i my tutaj siedzimy, oglądamy... Oj, Serhata nie widać. Teraz widać. Oglądamy tutaj filmy. No a tam jest typowy taki salon dla gości. Właśnie jak wczoraj przychodzili goście, to tam ich gościliśmy. I jak tu Serhat wam pokaże, to są kocyki, my też mamy jeden taki niebieski kocyk dla Aleksa, to jest wszystko zrobione własnoręcznie przez mamę Serhata i to naprawdę nie jest małych rozmiarów, ja takiego czegoś robić nie potrafię, aczkolwiek Serhata mama się w tym lubuje i tutaj jest jeden taki wzór, a drugi jest kompletnie inny i to naprawdę dużo czasu. Tak. Zajmuje dużo czasu. Aleksik też dostał taki kocyk, jak się urodził, niebieski, przepiękny, dalej go mamy. Ale u nas nigdy nie jest aż tak zimno, żeby te kocy używać. Natomiast jak widzicie, no Serhata mama ma, ale to są własno ręcznie robione. W tym momencie Serhata mama się modli w tym większym salonie, więc nie będę wam pokazywała. Natomiast może pokażę wam, jak tutaj to wszystko wygląda na zewnątrz. W Bursę trochę znacie, natomiast tutaj niekoniecznie. Jak to tutaj wszystko wygląda, dopiero co padało, także jest jeszcze dosyć mokro. Ale to jest takie typowe, wiecie co, stare miasteczko, gdzie wszystko się tak naprawdę, jakiś rozwój zatrzymał z 10 lat temu. I wszystko jest takie stare, ludzie się znają. Każdy, wiecie, o każdym wszystko wie. Co? I tu Serhat spędził całe dzieciństwo, aż wyjechał na studia i zostawił naszego syna w salonie. Także trzeba po niego. Pan inżynier elektryk naprawia mamie łączniki, ale kupił za duży. Zaraz wam pokażę, wiecie jak wyglądają normalne włączniki. A, dalej robi. Pokażę wam efekt końcowy, na razie jeszcze pan tutaj pracuje. Cześć. Musi mi pomóc. Mam. Tak? Tak. I zanim wam jeszcze pokażę salon mam Serhata, to pokażę, co musicie zobaczyć. Jedną rzecz. Widzicie te trzy tutaj świeczki w kredensie, powiedzmy.
To mama Serhata dostała od mojej mamy w prezencie te świeczki. Krzep, to chyba mu przybliżali, tak świat odbija. Już wam pokazuję ten piękny. Piękny według mnie salon. To jest właśnie taki salon, jak goście przychodzą. On jest dużo większy, ma też dużo więcej mebli, jak możecie zobaczyć. Dwie duże kanapy i cztery fotele. Ogromny dywan, takie dwa kredensy, szafy, powiedzmy. I stół i coś tutaj jest takiego pięknego. Nawet nie wiem, jak to się nazywa, komoda? Nazywamy to komodą? Nie wiem. Ale jest przepiękne i właśnie ma super lustro. Tu ma moja teściowa świetny zegar, który się kręci. Nie wiem, czy to wszystko oddaje, jakie to jest ogromne, ale najpiękniejszą rzeczą w salonie mojej teściowej, tym dla gości, jest ten żyrando, mam nadzieję, że mówię poprawnie, ale już się przyzwyczajcie, że ja często popełniam gafy jakieś językowe i on, powiem wam, jest amazing. Moja tato zrobił tak. Tata Serhata zrobił, jakbyście się... To piwo, tylko to. I moja tato... Mój tato. Nie, mój tato, zrób ten. I teraz taki krzała, taka. Taki. A to nie wiem. O, kaput. Oczywiście w salonie dla gości nie może zabraknąć sztućców, które się tylko wyciąga na specjalne okazje. Jak widzicie, moja teściowa ma po prostu takie okazałe rzeczy. To też jest dosyć fajne, strasznie ciężkie. Nie wiem, z czego to jest tak naprawdę, ale jest piękne. Tutaj kolejny świecznik. Baba Nieve, Baba Nieve. Gdzie Baba Nieve? Albo no, Ewek Baba Nieve. W tle oczywiście Aleks, który, mówię wam, ostatnio daje popalić. I może wam się wydawać, że wszystko tutaj jest stare. Ale zaraz wam wytłumaczę, dlaczego. O, tutaj moja teściowa ma to samo. Serhat wziął Aleksa na wycieczkę do sklepu, więc szybko wam powiem, o co chodzi, bo zaraz możecie zastanawiać, czemu Serhata mama ma takie stare wnętrze, powiedzmy, bo dla mnie ono jest no wyjątkowe, już takie się rzadko widuje, zazwyczaj właśnie u naszych babć czy prababć, ale to mieszkanie, w którym tutaj mieszka Serhata mama tylko obecnie, to było mieszkanie, w którym mieszkali oni, ich trójka dzieci. Wszyscy, jak to się mówi, tutaj dorastali. I jak tata Serhata zmarł 9 lat temu, no to mieszkanie właśnie tak wyglądało. I dużo razy, pamiętam, proponowaliśmy, czy to ja, czy to my z Serhatem, czy to siostra Serhata z mężem proponowali, że oni tutaj, że tutaj po prostu wyremontujemy, na przykład, wiecie, zmienimy meble, czy wyremontujemy od zera kuchnię. Natomiast Serhata mama zawsze odmawiała i nie chciała. I jakby ja to oczywiście rozumiem, ona jest do tych rzeczy przywiązana, przypominają jej męża, to już jest prawie 10 lat, jak tato Serhata odszedł, jak odszedł mąż mojej teściowej. I dla niej to są takie rzeczy sentymentalne. A wraz z tymi rzeczami, jakby się jej zabrało, nie wiem, właśnie te, powiedzmy, stare sofy, stare krzesła, starą kuchnię, no to jakby zabrać jej te wspomnienia. Według mnie, ja też tak uważam i ona też czasami o tym wspomina. Dlatego mimo, że wydaje się, wiecie, to też nie jest totalnie mój gust. Oczywiście podziwiam, wiecie, jak to wszystko wygląda, jak to jest utrzymane pomimo tylu lat w takim dobrym stanie, te wszystkie, wiecie, meble i sprzęty. Natomiast no to nie jest mój gust, ale rozumiem, że teściowa nie chce tego zmieniać. Po prostu nie chce tracić części, wiecie, życia, którego i tak niestety już nie jest w stanie mieć. Więc wszystko, co tutaj widzicie, co wam pokazałam w tym mieszkaniu, to jest od kiedy oni się tutaj wprowadzili, czyli od kiedy Serhat był malutki, więc to jest prawie 30 lat, jak oni tutaj w tym mieszkaniu mieszkają. I wszystkie te meble, z tego co się pytałam,
one tutaj są od początku, nic nie jest wymieniane. No wiecie, inna rzecz, zasłony, jakieś poszewki na poduszki, to jest i taka, to są tekstylia, ale właśnie fotele, dywany, szafy i tak dalej. Zaraz wam pokażę pokój, w którym my śpimy, to jest w ogóle pokój Serhata, on tam spał jak był dzieckiem, jak tu mieszkał. I to też są rzeczy, które się totalnie nie zmieniły i to jest taki vibe mojej babci, świętej pamięci. Moja babcia tak samo miała w mieszkaniu właśnie zabudowane ściany, jakieś bardzo wysokie szafy, kredensy, meblościanki i tak dalej. Także to jest taki właśnie vibe mojej ukochanej świętej pamięci babci i tak też Serhata ma mama i to jest według mnie piękne, że wiecie, mimo że mogłaby to wszystko wymienić, bo jej dzieci proponują, to ona tego nie zrobi, bo nie chce stracić swoich wspomnień, które miała ze swoim mężem po prostu, także nie zwracajmy uwagi na to, że jest nieporządek, to tak wyglądał dokładnie tak samo pokój Serhata, jak on tutaj był. Chyba na jednym łóżku spała jego siostra, na drugim właśnie on spał. I wszystko jest takie samo. Zobaczcie, te wszystkie drzwi i te meblościanki powiedzmy, to są nawet, wiecie, książki Serhata, których on nie pozabierał. I to wszystko to tak tutaj stoi i ta Serhata mama niczego nie zmienia. Dla mnie to jest w ogóle cudowne, że mogłaby to wyrzucić albo, wiecie, jak to się mówi, zmienić pokój na siłownię, a tego nie robi. Ale to, jak te rzeczy są zachowane, no wiecie, takie drzwi, poza tym, że one skrzypią trochę, no bo są drewniane, pewnie z prawdziwego drewna, to one nie mają, wiecie, żadnych rys zadrapań, są po prostu bez skazy. I obecnie w tym pokoju, jak przyjeżdżamy do teściowej, no to tutaj, jak możecie zobaczyć, tu na całym łóżeczku śpi, na całym łóżku śpi Alex, tutaj śpię ja, a Serhat śpi w salonie tylko dlatego, że chrapie, żeby nas nie obudził. I właśnie jak weszłam i widzę, jaki tutaj jest rozgardiarz, to muszę się faktycznie zabrać za tą walizkę, bo my jutro z rana około 9 po śniadaniu wyjeżdżamy, a jak widzicie, tutaj jest średnio. Także muszę to ogarnąć jeszcze przed Aleksa spaniem, więc wyłączam kamerę i już się za to zabieram. Alo. Aleksefe, alo. Yapalım. Alo. Powiem wam, że jakbym miała tak określić tureckie święta, to bym określała je słowem męczące. A to dlatego, że przychodzi strasznie dużo ludzi i już wam mówię, o co chodzi. Tak to wygląda, że powinno się przychodzić do najstarszego w rodzinie, więc jako że mama Serhata jest najstarsza, no to wszyscy przychodzą i nam, jako gościom, którzy są tutaj u mamy Serhata, nie wypada wychodzić z domu, więc my przez cały dzień byliśmy w domu i ludzie przychodzą niezapowiedzianie, więc musicie być tak naprawdę cały dzień w domu, w razie jakby ktoś przyszedł i my do godziny 15 siedzieliśmy i nie było nikogo, a od godziny 15 dosłownie drzwi się nie zamykały i było tak tłoczno, był taki harmider, że ja w momencie byłam przebodźcowana i to przebodźcowana bardzo, a już o Aleksie to nie wspomnę, my jesteśmy tutaj, tak jak wam mówiłam, od soboty i nasz Aleks jest innym dzieckiem, wiecie, on w domu jest tylko i wyłącznie ze mną przez cały dzień, później wraca Serhat, więc maksymalnie jest z dwójką osób w domu, a tutaj jest na co dzień 10 osób, w tym trójka dzieci, jest naprawdę coś dla niego nowego i on się nie potrafi odnaleźć, też wiecie, nie jest to jego dom, więc czuje się dosyć nieswojo i naprawdę dziecko nam ktoś w tym czasie podmienił, więc nie dość, że dla mnie jest to zmiana, bo nie jestem u siebie, no wiecie, też się nie czuję jakoś super, wolę być u siebie jakby nieważne gdzie, ale najlepiej w domu, w swoim własnym. To jeszcze wiecie, przychodzą goście, których ja w większości nie znam, muszę się opiekować dzieckiem, które tutaj jest nie do opanowania,
Także bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy i ta Serhata mama mogła Aleksa zobaczyć, bo to jest jedyny raz w roku, kiedy Serhata mama może go zobaczyć, bo ona do nas akurat nie przyjeżdża. No ale od soboty mi wystarczy. Wyjeżdżamy jutro, czyli jest piątek, no to będziemy prawie tydzień. Także święta, święta i po świętach, jak to się mówi, jadę do swojego mieszkania odpoczywać. Czeka nas jeszcze tylko ostatnia kolacja. Serhata mama robi byrek ze szpinakiem. Także... Także tak. Dzień dobry, mamy sobotę. Godzina coś po 8:00 i będziemy jedli śniadanie. Moja teściowa przygotowała śniadanie. Po śniadaniu szybko się ogarniamy. Jedziemy jeszcze ostatni raz do teścia, do Serhata taty na cmentarz i później prosto do Bursy. Jeszcze się okazało, że zabieramy do Bursy Serhata kuzyna, który brata Elif, więc jedziemy we czwórkę. Dosłownie niedawno co się obudziliśmy, bo Aleks stał w 7:30, także jestem świeżo przebudzona i oczywiście wyglądam przepięknie, ale o, już jestem wołana. Także ostatnie podrygi świątecznego vloga, bo dzisiaj jest trzeci dzień Bajramu, ostatni dzień, w którym my będziemy właśnie wracać do siebie, do domu. Idę jeść, żeby załapać się jeszcze na ciepłe. Oho. Wow. Co ty szukasz? Ja ogarnęłam nasz pokój i ja przynajmniej tak mam, że jak do kogoś jadę, to zawsze pod koniec mojego wyjazdu właśnie ściągam pościel, nakładam topikę, jeżeli ktoś ma. I tak mi nauczyła moja mama, nawet jak jadę właśnie do hotelu i mam czas, to mimo że są panie sprzątające, to ja i tak ściągam pościel i u teściowej też to zrobiłam. Tak samo jak kiedy mam okazję, to zabieram po sobie wszędzie talerz czy tackę w miejscach, w których jem, bo też w takich miejscach jak właśnie hotel czy knajpa pracowałam i wiem, jakie to jest ciężkie. Już jesteśmy spakowani i jedziemy jeszcze tylko na cmentarz szybko zajrzeć do Serhata. Tato, myśmy tak dokładnie dostali, tak jak przyjechaliśmy i wszystko sobie zaścieliliśmy, łóżka połączyliśmy, tak jak widzieliście wczoraj, a dzisiaj ja już wszystko rozłączyłam i wygląda to jak w stanie pierwotnym. Ale przyjechaliśmy na cmentarz i pokażę wam, jak można się zakryć, jak akurat nie macie chusty. Ja tutaj akurat używam czapkę, która jest też notabene czapką taty Serhata i po prostu będzie to śmiesznie wyglądać, natomiast włosy mają być zakryte i tyle. I jestem zakryta, też jestem odpowiednio, wiecie, ubrana, nic mi tutaj dekoltowo nie wystaje i włosy są oczywiście też schowane. Idziemy zrobić papa tacie Serhata. Jeszcze zostawiliśmy podczas Bajramu dla taty Serhata cukierka i właśnie się śmiejemy, że on trochę się rozpuścił. Serhat mówi, że tata zjadł. Jak przyjechaliśmy, to od razu posprzątaliśmy i już na pewno widzieliście u wielu dziewczyn, że te tureckie gruby się różnią. I u nas jest tak, myśmy posprzątali, niestety tutaj rośnie drzewo i wszystko spada, ale i tak jest bardzo wyczyszczone, my zawsze przyjeżdżamy. Czyścimy, chłopaki się jeszcze tutaj modlą, żegnają, bo tutaj jeszcze leży babcia i dziadek Serhata i jedziemy. Tete. Dziadzia! Tete. Zabrał dziadkowi cukierka. Yapalım babayla nim nam nim nam nom nom. Kendi yatağımıza uyuyalım nim nam nim nam nom nom. Bıcı bıcı bı, bıcı bıcı bı. Aleks. Zostało nam do domu dokładnie 116 km. Godzinę 16 minut nam pokazuje
Zazwyczaj na tych ostatnich 100 km, tak samo jak jechaliśmy do Teściowej, tak samo i teraz zostało nam 100 km, troszkę ponad. I już Aleks... Słucham cię, synu. Już Aleks nie daje rady, więc tutaj Serhat wziął się za animację w samochodzie, więc śpiewa mu jakieś piosenki wymyślone na poczekaniu. Ale to już, wiecie, jest godzina 16:36. My i tak wyjechaliśmy o 11, więc jesteśmy 5 godzin 40 minut już w drodze. Przejechaliśmy ponad 600 kilometrów. Jesteśmy tak naprawdę już na najgorszym... Słucham cię! Jesteśmy w ogóle na najgorszym odcinku drogi. Ale oznacza on, że już jesteśmy naprawdę niedaleko Bursy, niedaleko domu. Także oficjalnie kończymy nasz bajramowy wyjazd. Wracamy do nas, do domu. Wyglądamy jak osoby po jakichś ciężkich przejściach, natomiast... 80 km. Tak chyba wyglądają ludzie mojego pokroju, którzy są 6 godzin w podróży. Także już się Aleks denerwuje. Kończę vloga. Dziękuję wam za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach i łapkach w górę. Tymczasem mam nadzieję, że dojedziemy do domu bezpiecznie i w miarę w ciszy. Dobrze, Aśko.